Cześć, witajcie serdecznie. Jesteśmy już w projekcie Gruba Redukcja, z czego bardzo się cieszę. Zgłosił się do mnie Piotrek, który jest z Warszawy i generalnie postawiłem warunek, żeby była to osoba z Trójmiasta, jednak Piotrek jest na tyle zdeterminowany, że będzie przyjeżdżał do mnie dwa, może nawet trzy razy w miesiącu na konsultacje, treningi i żebyśmy to wszystko mieli pod okiem. Plus będą kręcone dla Was materiały, jak przebiega cały proces redukcji. Piotrek Wam opowie parę słów o sobie i przechodzimy do konkretów. Cześć, jestem Piotr, pochodzę z Warszawy. Napotkałem film Irona, w którym bezpośrednio zachęcał do wzięcia udziału w projekcie. Z racji tego, że kilkukrotnie już podejmowałem nieskuteczne próby, chciałem bardzo coś zrobić ze swoją wagą. Sugestie i propozycje Irona wydawały się naprawdę bardzo interesujące. Liczę na fajną współpracę. No przede wszystkim na efekty. Super. Myślę, że 50, może 60 kg to jest taki nasz docelowy punkt. Na początku oczywiście będziemy sobie to dzielić na małe checkpointy, że tak powiem. I w zasadzie tyle. Powiedz mi, Piotrek, jeszcze teraz, jak wyglądały u Ciebie te nieudane próby? Czy w ostatnim czasie coś działałeś? Znaczy, za każdym razem, jak to w każdej decyzji, którą w życiu podejmujemy, znaczy w próbie decyzji, trwa na krótko. Szybko nabieramy zapału do tego, żeby to zrobić tu i teraz, natomiast już kontynuacja tego zawsze kończy się fiaskiem. No i u mnie było tak samo, kilkukrotnie były próby, że dzisiaj już od poniedziałku rzucam. Mhm. Od poniedziałku nie jem żadnych fast foodów, odżywiam się zdrowo, zacznę chodzić na siłownię. Kończyło się to tym, że pierwsze proste zdenerwowanie, lekki głód i od razu sięgałem po najmniej odpowiednie produkty. Jedząc ciągle węglowodany w każdym posiłku, niejako ciągle podnosisz poziom insuliny we krwi i cukru, co ze zdrowych produktów powiedzmy nie jest takie złe potencjalnie, ale jakby wykonujesz w organizmie ten sam mechanizm, co powodują prostsze cukry, tylko że one robią to szybciej. I teraz tak, nie jedząc cukrów takich prostych z jakichś ciast, z jakichkolwiek produktów tam przetworzonych, fajnie, że je ograniczasz, ale nie rozwiązujesz całkowicie problemu, bo ciągle cię ciągnie do tego, wiesz... Ciągle na głodzie. Tak, tak. I moim zdaniem nie mamy jeszcze wszystkich wyników badań, jak sobie je oglądaliśmy. Nie mamy jeszcze wyników cukru i insuliny. Podejrzewam, że Twoja wrażliwość insulinowa, Twoich komórek jest na dosyć niskim poziomie. I aby je uwrażliwić, abyś nie miał tych ciągot do słodkiego, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj postawienie w głównej mierze na czerpanie energii z kwasów tłuszczowych, czyli z tłuszczów mówiąc prościej, i z białek. A węglowodany pozostawimy sobie tylko w celu poprawnego funkcjonowania narządów takich jak mózg czy tarczyca. Tak więc tutaj węglowodany mocno ograniczymy i to spowoduje, że pierwsze dni będą dla Ciebie mega ciężkie. W sensie takim, że ograniczenie ich z dnia na dzień powoduje w naszym organizmie niejako głód. I czujemy się mega słabi, może boleć Cię głowa, możesz mieć spory brak energii, pomimo dużej kaloryczności, które i tak sobie ją wprowadzimy na początek, dlatego że Twój organizm będzie zwyczajnie się tego domagał. Natomiast z czasem, powiedzmy 4-5 może dniach, całkowicie to minie i będziesz się czuł już tylko lepiej. Powiedzmy, jest to taki okres adaptacyjny, zależy to szczególnie od osoby. Czasami to jest kilka dni, czasami to jest tydzień, więc musisz się przygotować, że ta pierwsza faza będzie dosyć taka mocna. Aczkolwiek, tak jak wspominaliśmy, nie będziesz wprowadzał dużo zmian, czyli na razie skupimy się na diecie, nie będziemy jeszcze wprowadzali treningu siłowego, dlatego że za 2 tygodnie będziemy się widzieć znowu i wtedy go dopiero opanujemy i ustalimy, nie? Póki co postawimy na kilka dni ćwiczeń w domu, czyli to będzie powiedzmy 3-4 razy w tygodniu w domu, żebyś się poruszał. Tam ćwiczenia ustalimy jakie. I tak jak mówię, wprowadzimy dietę opartą o białka i tłuszcze głównie. Tak. Tak więc tak sobie od tego zaczniemy. I co jeszcze bym chciał dodać? Na pewno ważne są tutaj Twoje wyniki badań krwi. Piotrek mi dostarczył wyniki, które zaraz pewnie zobaczycie na ekranie. Niejako świadczą o tym, że wątroba jest dosyć mocno obciążona, choćby spoglądając na GGTP czy ALAT.
te wyniki nie świadczą dobrze, być może jest jakieś stłuszczenie wątroby, być może jest ona mocno obciążana cukrami, alkoholem niekoniecznie, ponieważ Piotrek nie spożywa alkoholu. Tak więc tutaj musimy zadbać o w pierwszej kolejności uporządkowanie zdrowia, a powiedzmy takim efektem ubocznym tego będzie redukcja wagi. Czyli dla mnie ważniejsze jest odżywienie ciała Piotrka, żeby przywrócić właściwie wyniki badań do normy, a powiedzmy ta sylwetka i tak będzie siłą rzeczy szła w dobrą stronę. Więc tutaj na pewno ta wątroba i jeszcze chciałbym tu podkreślić, że tarczyca też jest w lekkiej niedoczynności. TSH jest na poziomie 4,5, gdzie powinno być 2,5, maksymalnie może 3. No i FT4 jest w dole, mamy tutaj 0,83. Tak więc to świadczy o tym, że jest słaba konwersja FT4 do FT3, a więc ta tarczyca dosyć słabo pracuje. Więc uporządkowanie tych rzeczy, nie mamy jeszcze wszystkich badań, ale to jakby nam się bardziej rozjaśni, jak Piotrek na przełomie kilku dni nam wszystko dostarczy i wtedy będziemy dokładnie wiedzieć o co robić i będziemy ustalać plan działania, jeśli chodzi o samożywienie. To, co napomknąłem wcześniej, czyli ten powiedzmy model białkowo-tłuszczowy, na pewno będzie, tylko dopasowanie samych makroskładników, mikroelementów już będzie zależne od tego, co nam dalej wyjdzie z badań krwi. Jeśli chodzi o treningi, będziemy się z Piotrkiem spotykać, myślę, 2-3 razy w miesiącu. Teraz następna kiedy wizyta planujesz wpaść? 29-30, to jest weekend, czyli 29. Za 2 tygodnie, tak? Okej, okay, czyli wtedy się będziemy widzieć, zrobimy sobie trening. W zasadzie pierwszy na siłowni, to będzie taki trening wprowadzający. Pokażę Piotrkowi wszystkie ćwiczenia, które będzie robił w swoim planie. Przerobimy je każde po kolei, nagramy je, żeby on też mógł widzieć, jak je wykonywać poprawnie, bo jakbyśmy tego tak naprawdę nie nagrywali, no to byś połowy zapomniał, jak wykonywać. No, to więc na pewno. Ponagrywamy to, żebyś miał to do swoich materiałów. Chcesz, Piotrek, coś dodać jeszcze? Liczę, że będę miał fajne ciało za rok. Nie musi być na wakacje, może być po wakacje. Co tam się szykuje za rok? Za rok będzie ślub. Chciałbym do niego się dobrze przygotować, przede wszystkim dobrze wyglądać. Będą to zdjęcia raczej na całe życie. No, więc dokładnie. Ja się moich wstydzę osobiście, nie? Mam taką ulaną twarz na moich zdjęciach ślubnych. Ja właściwie co zdjęcia rodzinne, to wyglądam inaczej. Na jednych wyglądam, jakbym miał po prostu ubrania po młodszym bracie. Aha. Na innych wyglądam wręcz odwrotnie. Jakbym przez 3 miesiące nie jadł i wyszedł z obozu koncentracyjnego. Co ty gadasz? Aż takie różnice? No właśnie tak to wyglądało. No taka sinusoida. W zależności od tego, czy to był moment tam w gimnazjum, gdzie właściwie każdy chłopak szybko rósł, ja urosłem 30 parę centymetrów. Co ty gadasz? W jakim czasie? W ciągu pół roku. Pół roku 30 Co centymetrów. Co ty gadasz? Skok wzrostowy i wtedy pamiętam, ważyłem chyba 84 kilo i przy 84 i tam 1,71 m miałem, czy 1,64 m, no mniej więcej to było tyle. I w ciągu pół roku urosłem 30 cm, ale pewnie. A to trenowałeś jakoś? Czy? Nie, po prostu spałem. Po prostu spałem, rano jadłem płatki na mleku. No. Znaczy owsianki, bo jakby tych cukrowych, owszem. Unikaj. Z racji tego, że mam piątkę rodzeństwa jeszcze. No. Więc jak to zawsze moja mama mówi, że trudno było wszystkich wykarmić. No. Ja często się śmieję, że prawo dżungli rządziło. No. Więc właściwie kto silniejszy, ten był przy jedzeniu. No. Ale kurde, 30 cm, to wiem, że Michael Jordan też tak urósł, ale on to był mega skupiony, żeby... On chyba też właśnie coś takiego. Nie wiem, czy może to były kwestie genetyczne, no w każdym razie raczej każdy u mnie w rodzinie jest wysoki, poza jednym bratem. No. Natomiast każdy z nas ma taką tą dynamikę, że albo rok, może 2 lata to był, że każdy urósł bardzo wysoko, ale to mówię, to był moment właściwie gimnazjum. To był ten moment, w którym właśnie taka mała grubaska zrobiłem się taką żerafą, gdzie się trochę wszystko rozciągnęło. A waga ci też spadła? Jakby. Znaczy nie było jej widać. Wagi nie było widać, bo właściwie do końca liceum ludzie myśleli, że tam waży 90 kilo, to jest max, gdzie już lekko podchodziłem pod 110, pod 115. No natomiast tam kosmetyka ubrań czarne, ciemne, większe rozmiary i faktycznie dało się to maskować. No przy tym było też trochę sportu i jak ten sport był uprawiany, że była piłka nożna jeszcze tam 3-4 lata temu,
Później tylko został kosz, a właściwie od roku to nic. Mm. Od pół roku. Od pół roku właściwie zero, tylko praca biurowa, dom. A to było związane to pół roku, że nic nie robiłeś, że kontuzja była? Czy... Tak, było to związane z zwichnięciem stawu skokowego właśnie podczas jednego amatorskiego turnieju, gdzie oczywiście długo nie grałem, miałem dłuższą przerwę, przybyło mi na wadze, poszedłem na turniej. Mm. No i jakby tą ilość samego wysiłku, którą zwykle wkładałem w grę, z racji tego, że bardzo, bardzo koszówkę uwielbiam i zawsze chętnie zagram i ponad siły, no to zawsze się okupuję tam po drugim, trzecim meczu już gigantycznym zmęczeniem i oczywiście ładowaniem w siebie cukrów, żeby... No, zrekompensować. Tak, i skończyło się to właściwie już w pierwszych chyba 15 minutach, gdzie już czułem, że źle stanąłem. A. Noga nie puchła, natomiast tylko bolała. Jeszcze dwa mecze dograłem. O kurde. A zabawa dopiero wieczorem się zaczęła, jak po prostu kostka urosła do wielkości kolana. Mm. Okej, okay. Czyli na pewno będziemy musieli też ją pomobilizować, nie? Czyli wyślę Ci kilka ćwiczeń takich mobilizacyjnych, bo wspominałeś mi wcześniej, że chodziłeś na zabiegi, ale one były takie, powiedzmy, nie za ciekawe, w sensie nie były dokładne, nie? Nie była to codzienna praca, tylko tak wyrywkowo. Te zabiegi, które były mi przepisane w ramach NFZ-u, miały się rozpocząć pół roku po zakończeniu jakby leczenia u fizjoterapeuty. Z NFZ-u on mi przypisał, że mogę pójść się zapisać najbliższy termin do fizjoterapeuty, gdzie technicznie mógłbym z kimś poćwiczyć. Było pół roku później. No to jest w ogóle masakra, to zdąży się wszystko pozrastać, pospinać. I na nowo trzeba będzie rwać. Tak. I dlatego też skorzystałem z prywatnej tutaj pani fizjoterapeutki, tylko to się też niestety źle skończyło, bo to polegało na tym, że przychodziłem. Pani pokazywała ćwiczenia, mówiła, że za chwilę wróci i ja miałem jeść powtórzeń wykonać. I właściwie po 6 lekcjach zrezygnowałem, stwierdziłem, że po prostu nie ma to sensu, a gdzieś wydawanie pieniędzy tylko po to, żeby pani za chwilę gdzieś wyszła. Jeszcze za to płaciłeś, ja myślę, że to było darmowe. Nie, to za to normalnie zapłaciłem. Darmowe miałem zabiegi. To tak, jakbym był twoim trenerem, pokazać ci ćwiczenia i za pół godziny przyszedł. No, tak jak w tych wszystkich memach, czy ten, że... A no, na telefonie siedział. Tak, no dokładnie tak. No, tak to wygląda. No. Nie, to jest niedorzeczne dla mnie. Znaczy, no wiesz, no gdzie tu jest jakiś profesjonalizm, nie? Żeby ciebie doprowadzić do tej sprawności, jak ty w ogóle pracujesz, nie? Na tych zajęciach. No właśnie, kwestia była tak, czy nie robię za bardzo, czy nie robię za krótko i... To chyba raczej było najistotniejsze, bo już pomijam sprzęt czy liczbę ćwiczeń do wykonania, to raczej chodziło o tą technikę, która była pokazana i ktoś po prostu poszedł i rób sobie co chcesz. Mogłem równie dobrze przesiedzieć, przeleżeć, więc mówię, no to jest ten plus, że zdecydowałem się, żeby się odezwać do ciebie i z racji tego, że zobaczyłem fajne, zmotywowaną osobę, która chciałaby coś zrobić. Super. Ja jestem po części osobą, która może to wdrożyć w życie i zobaczymy tak naprawdę, czy to jest kwestia tego, że lekarze są źli, albo po prostu my jako osoby otyłe wiecznie nie widzimy problemu w tym. To znaczy, ja nie chcę wychodzić, powiedzmy, z taką teorią, że lekarze są źli, bo to jest tak samo, można powiedzieć, że trener personalny jest zły, nie? Bo jest tylu, powiedzmy, jest to zawsze środowisko podzielone, nie? Ja uważam, że lekarz dobry to jest taki, który się rozwija i który śledzi wszystko, wiesz, on może mieć jakieś poglądy, ale niech to wynika z rozwoju, tak? Jego, a nie wiedzy tylko opartej o zdobyte 20 lat temu, powiedzmy, co? Wiedzy. Tak. I to samo się tyczy dietetyków, którzy, wiesz, tylko bazują na wiedzy akademickiej, gdzie ona w jakimś stopniu się zatrzymała. Lekarze od takich przypadków ciężkich, gdzie, wiesz, mają kogoś poskładać po jakimś ciężkim wypadku, to jest mega zaawansowana sprawa i to wszystko idzie naprawdę do przodu. Ja jestem pod wrażeniem czasami, co robią z ludźmi, nie? Po jakichś wypadkach. Natomiast takie, powiedzmy, przewlekłe przypadki, wiesz, że gdzieś ma ktoś problemy z tarczycą, z jakimiś innymi chorobami, to jest dosyć mocno ograniczone i ciągle są przepisywane leki. Nie wiem, czy ty stosujesz jakieś leki teraz? To też jest ciekawa historia, bo idąc do lekarza, informując go o jakichś objawach, chrapanie, bezdechy senne, złe samopoczucie. Zgagi, nie? Pisałeś też mi w ankiecie. Tak, zgagi to jest wręcz towarzysz życia razem z tlenem w płucach. Ojej. Więc w momencie, kiedy to informuję, dostaję jedną i tą samą zawsze odpowiedź. No, wypadałoby zadbać uwagę.
Proszę, jeszcze raz? Zadbać uwagę. Za każdym razem lekarz mówi to samo. Niech pan zrzuci. No, ale popatrz, 10-15 kilo. No. Ja mówię tak, ale chciałbym jakieś tam badania podstawowe, morfologię zrobić. To chyba każdy ma prawo, tak? No. Żeby zrobić chociaż raz na jakiś czas takie podstawowe badania. No kończy się tym, że ale wie pan, no w pana przypadku, jak pan źle się odżywia, no to te wyniki nie będą dobre. Ale patrz, jaki to jest masakra, nie? Bo na przykład żołądek, pewnie lekarze to wiedzą, albo może nie wiedzą, bo z żołądkiem jest taka sprawa, że on musi być zakwaszony, żeby dobrze funkcjonował. Tam musi być środowisko kwaśne, żeby rozkładać wstępnie mięso, nadtrawiać je, zabijać bakterie. Czyli tam, gdzie się dostają bakterie, muszą być zabijane przez środowisko kwaśne. I żeby dobrze funkcjonował żołądek, takie właśnie musi być środowisko. Jak jest inaczej, to jest chlapanie kwasu żołądkowego do przełyku, nie? I co się dzieje, jest zgaga. I teraz, co robią większość lekarzy? I tak jesteś w dobrej sytuacji, że on ci tak powiedział, bo w gorszej byś był, jak on by ci powiedział, proszę wziąć jakiś Ranigas Max, albo inny lek. To jest zawsze. Aha, czyli mówię. Proszę, to proszę. Natomiast i wiesz, co to robi? To wyłącza z pracy żołądek na 24 godziny, plus hamuje wchłaniania wapnia do kości. Nie ma transportu w ogóle. I mam ostatnio przypadek gościa, którego też prowadzę, i on biega i stosował leki właśnie takie na nadkwasotę, nie? Te, o których mówimy. No i generalnie gościu biegł i nagle złamał nogę i okazało się, że nie było w ogóle transportowane wapnia do kości, co było wynikało z wyłączania ciągle żołądka z pracy, nie? Poprzez te leki właśnie na nadkwasotę. Tak. No tu powiem ci, że lekarze chyba mają taki przykaz, albo nie wiem, tak jak w tym filmie chyba Botoxie było, że po prostu proszę tutaj receptę zrealizować u nas w aptece, będzie taniej. I trochę mam takie wrażenie, że na wszystko jest pigułka, na wszystko, jak coś panu dolega, proszę wziąć pigułkę. No, generalnie. Także tutaj i tak, nie wiem, czy ty stosowałeś biblioteki na nadkwasotę? Tak, stosowałem wielokrotnie Ranigast, Manti i tak dalej, natomiast w późniejszej fazie po prostu chyba organizm się na to odparnia i generował po prostu większą zgagę. Aha, jeszcze większa nadkwasota. No. Bo wiesz co? Wiesz o co chodzi? Że to działa odwrotnie. Popatrz, co ja ci mówię, że żołądek powinien być zakwaszony, a te leki jakby są na nadkwasotę, czyli one powinny działać w odwrotną stronę, którą powinny, tak. Nie? One go odkwaszają, zamiast go dokwasić, nie? I teraz ja mam na przykład naturalny sposób, nie wiem, czy czytałeś moją książkę? Styczność? Nie. Ja ogólnie tam opisuję taką miksturę, gdzie dodaję z rana sobie ocet jabłkowy, mętny i jego możesz dodawać w zasadzie z dodatkiem pół cytryny i z wodą. I to z rana, nie dość, że cię fajnie nawodni po nocy, a dwa, przede wszystkim dobrze zakwasi żołądek. I to jest naturalny proces. Dzieje się to zupełnie naturalnie, dlatego że ocet jest zwyczajnie wyrobiony naturalnie, nie? Więc nie ma tu żadnej chemii, a uzyskujesz po kilku dniach całkowite odpuszczenie zgagi. I ja to stosuję praktycznie u wszystkich podopiecznych, jeśli ktoś ma zgagę, jeśli ktoś nie ma zgagi, dlatego że to działa bardzo wielowymiarowo. Raz, że zakwasza, dwa, zabija więcej bakterii, ma to szerokie spektrum działania. Reguluje poziom cukru we krwi, działa bardzo fajnie. Nie jest smaczne, ostrzegam, nie? Ale w każdym razie działa i działa naturalnie. I to jest dla mnie najważniejsze, nie? Trzeba się troszeczkę przyzwyczaić i na początku możesz dwa razy dziennie nawet przed posiłkami pić, nie? I zobaczysz, że trzy dni i zapomnisz, o co to była zgaga, nie? Ja kiedyś też miałem dosyć często z tym problem i całe dzieciństwo w zasadzie dziś się to przewijało, nie? Bo też tak nie stroniłem, powiedzmy, od jakichś lodów, czy fast foodów, chipsów. No to najczęściej albo po dużej ilości cukrów. Na pewno jest murowana skaga. Kosmos, nie? I sen przerywany przez to. Po prostu, tak. Choćby nie wiem, jak twardo byś chciał spać, na pewno cię obudzi zgaga. Tak, tak. Jedyne, co można zrobić. A to jeszcze nie miałem tak, że zgaga aż mnie budziła. A nie, no to naturalnie mi się zdarza, że po prostu jak za dużo cukrów zjem, czy to będą ciastka, czy to będzie, nie wiem, pół litra coli do filmu z chipsami przekrocione, no to się kończy tym, że zgaga na pewno będzie towarzyszyła dzisiaj w nocy i mówię, przeszedłem, odpuściłem te Ranigasty, Manti, trochę szklanka mleka była tutaj jakimś takim półśrodkiem. Nie. To znowu nie mamy kwaśnego tego, nie? Nie zdało egzaminu. To jest na chwilę tam powiedzmy tak. Uśmierzy to, nie? Dobra, generalnie chciałbym jeszcze ci powiedzieć, że ten plan, co ci rozpiszę, zarówno dietetyczny, treningowy, gdyby coś tam nie funkcjonowało u ciebie,
za mało posiłków, za dużo posiłków, chodzę głodny, jakikolwiek problem, jaki by cię napotykał w treningu, w diecie, dzwonisz do mnie i się konsultujemy. Ten feedback jest dla mnie najważniejszy, dlatego że on tobie ułatwi utrzymanie tego w dalszej perspektywie czasu, a ja będę wiedział, gdzie są problemy i jak je rozwiązywać. Jak ty nie będziesz się do mnie odzywał, wiesz, będzie coś przemilczane, że coś nie pasuje i to szybciej od tego będziesz chciał odstąpić, nie? No i pewno. Siłą rzeczy to puści, nie? A mi zależy na tym, żeby nawet w ciężkiej chwili jesteś, nie wiem, w aucie, jesteś zdenerwowany i chcesz zjeść coś słodkiego, to dzwonisz do mnie. Miron, co mam zrobić, nie? Prosta, nawet może to się wydawać śmieszne, banalne, ale chcę, żeby nawet w takich ciężkich sytuacjach, jak cokolwiek by cię tam, wiesz, trafiło, szukałbyś jakieś rozwiązania, to jestem do twojej dyspozycji, nie? I tu na mnie możesz liczyć. Przyda się na pewno to wsparcie, bo tak jak mówiłem... Będziesz miał bata nad sobą, powiedzmy, te odległości, ale i tak będziesz musiał do mnie przyjeżdżać, więc jest to no, też jakiś tam, powiedzmy... Myślę, że wyjdzie, no. Że wyjdziesz z worka, jakbym po prostu gdzieś tam przyfolgował sobie i nie, myślę, że nawet nie poznasz. Że będziesz miał opory przed tym, nie? Większe na pewno, bo wiesz, że to wszystko jest, wiesz, na przykład to kręcimy, wiesz, jest to... Mocniejsze są bodźce niż tak. Jak sobie tylko założysz, o fajnie by było schudnąć, nie? No, dlatego to jest też powód, który mnie zachęcił do tego, mówię, no jest to taka obawa no. Pokazać siebie, no pokazać swoje niedoskonałości. Choć pierwsze, co sobie powiedziałem, zaraz po tym, jak pomyślałem, o Jezu, będę musiał zdjąć ciuchy, no. Pokazać, jak wyglądam. Pierwsze, co sobie powiedziałem, aha, przecież 3 miesiące temu byłem na plaży, robiłem dokładnie to samo. No, dokładnie. I ludzie to widzieli, więc... No teraz, powiedzmy, więcej osób patrzy na ciebie, nie? Ale to myślę, że to zadziała tylko i wyłącznie motywująco. Mam nadzieję, teraz to że... będzie mega słabe dla ciebie z punktu widzenia takie, że to robisz, a później raz, że będziesz zadowolony, że to zrobiłeś, a dwa, będziesz widział ten progres, nie? Co będzie też dodatkowo super, nie? No i dlatego mam nadzieję, że pierwsze zdjęcie, które pokazuje coś dziś, za 3 miesiące tymi małymi kroczkami, czy za pół roku, no. Będzie można powiedzieć, fajna robota. No, super. Mega się cieszę. Dziękuję Ci, że przyjechałeś. Dzięki. I zrobimy, myślę, jeszcze parę ujęć sylwetki Piotrka, także zaraz się widzimy. Jestem karłem. Nie jadam i kończy się to tym, że tego masz nie robić. Okej. Okay. Często później mam problem, że chcę wyjść gdzieś i albo... Okej, moi drodzy. Jak widzicie, już jesiennie u nas w Gdańsku, mamy połowę września, rozpoczynamy mega fajny projekt, ja jestem naprawdę mega zajarany, spędziliśmy z Piotrkiem 2,5 godziny, teraz patrzę na zegarek, a minęło to dosłownie, no ja w ogóle nie poczułem tego czasu, rozmawia się mega zajebiście, jest mega fajnym gościem i wiem, że z tego będzie naprawdę fajna współpraca. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dzięki. Trzymajcie kciuki. Tak jest, trzymajcie kciuki i widzimy się w następnym. Na razie.